Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku razem z Werką Aferką zagramy sobie w Robloxa, w parkurowego Robloxa i w ogóle już na samym wstępie coś się nam zepsuło. Zobaczcie, Weronice automatycznie ciągle zmienia twarz. O. Na taką jakąś basicową, nie podoba mi się. Co zresetuje moją postać? To zmienia mi się twarz. Magia. Przez sekundkę masz normalną, a potem ci się zmienia znowu na tą. O! Ja nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle. Nie wiem, może mi skasowali tą twarz moją poprzednią. A może faktycznie usunęli, że już nie można jej mieć, dlatego ci się zmienia? To niedobrze. Ogólnie widzowie, ja nie wiem, jak to się stało, ale miałam tutaj zrobione już 15 stage'ów. Więc... Tak, dołączyłam więc do Werki. Zaczynamy od 15. Od 15 stage'a zaczynamy. I z racji tego, że ta mapa jest naprawdę spora, pewnie nie przejdziemy całej dzisiaj, ale może jeżeli będzie wystarczająco dużo łapek w górę pod tym filmikiem, to wtedy nagramy kolejną część. O! Hello! A i ja w ogóle jestem jeszcze w stroju świątecznym, bo chciałabym powiedzieć wam, że w końcu jest... W końcu jest ten czas... Umarłam. W końcu jest ten czas, żeby na Instagramie zrobić ankietę, w co mam się przebrać w Robloxie, więc myślę, że jeżeli dzisiaj oglądacie ten odcinek, to od jutra zaczniemy. Na Instagramie będę wrzucała wam do wyboru jakieś rzeczy z Robloxa i pomożecie... Ej, mi też zmieniło twarz! Co? Aż się cofnęłam. No autentycznie! No mówię, to coś jest... Nie wiem, nawet nie umiem tego wytłumaczyć, co tu się stało. Oni tutaj zachęcają do grania tymi basicowymi strojami. Widzicie? To mnie aż zmotywowało, żeby w końcu kupić sobie ten strój, więc będę wam pisała też posty, kiedy macie wyjść na Instagrama i sobie wcisnąć ankietę i razem zdecydujemy w końcu jakiś normalny strój dla mnie, bo no... Ta twarz mnie przekonała, żeby zmienić się z basicowej. O, ja mam tam oczy! Moja grzywka zasłaniała. Tylko włosy myślę, że zostawię te, co mam, bo takie fajne są. Nie wiem, ja dzisiaj powiem ci, mam jakiegoś laga mózgu, więc jak nie będę czegoś wiedziała, co mam powiedzieć, to przepraszam. Ale jestem dzisiaj taka jakaś nieogarnięta, niewyspana. A co mnie tutaj? Ja nie zapomnę w którymś z odcinków w tej saunie, co siedziałyśmy, w jacuzzi. No. Co, miałaś takiego chwilowego laga mózgu, nie wiedziałaś, co powiedzieć. To był najlepszy moment. Tak. Tak. Tak, tak było, tak. Ja jak czegoś nie wiem, co powiedzieć, to... Kto oglądał ten odcinek? Niech napisze w komentarzu, co niech napisze. Laga mózgu? Nie. Lag. Dobrze, lag niech mózgu. Pisze laga mózgu. A nie, ja myślałam, że tędy przyjdę. Znowu mnie wyprzedzasz. W ogóle to jest dosyć łatwa mapa, z tego co się orientuję. Ta no, jest nie. Łatwa? Nie, ja już się tu 3 razy zabiłam. Ale ja powiem ci, nie pamiętam, że ja grałam w to. Musiałam to odpalić, nie wiem, bo się nudziłam, ale totalnie nie pamiętam, że ja to chciałam nawet nagrywać. Ale ja się zdziwiłam, że zapisało, nie? W którym miejscu skończyłaś? To dobrze, to tutaj jest 750 stage'ów. No i widzicie, mój lag mózgu już się włączył. Tak więc no, możemy nagrać teoretycznie jeszcze jakiś jeden odcinek. Zależy, ile uda nam się przejść tutaj. Tu jest pizza! Gdzie jest pizza? Tutaj, gdzie, widzisz mnie? Nie. No to na 39 jest pepperoni. Pepperoni! Głód pizza, great pizza! Oj, zjadłabym pizzę. Dajcie znać, kto by zjadł teraz pizzę. Ja zawsze. A jaką najbardziej lubisz? Parmę, czyli z szynką parmeńską, rukolą, taką wsiubziu pizzę. Wsiubziu. A jesz ananasa na pizzy? Tak, zjem, ale nie zawsze mam ochotę. No nie, no Paweł często je pizzę z ananasem. I to jest tak, ja sobie wezmę jakąś z mięsem, bo ja lubię oczywiście z mięsem najbardziej pizzę. I później bierze ode mnie sobie 2 kawałki, bo on ma ochotę jeszcze jakąś z mięsem, ale ja już od niego nie mogę wziąć z ananasem, bo po prostu nie cierpię, nie? Aha. Cwaniak! Znaczy, ja lubię pizzę z ananasem, ale lubię ją zalać czosnkiem.
sosem czosnkowym. Ja w ogóle tak lubię sos czosnkowy ogólnie, to jest tragedia. Ale najbardziej lubię, jak sama sobie zrobię, jest jakiś taki najsmaczniejszy. Bo nie dodaję w ogóle cukru, tylko samą sól. Ej, jestem na drugim poziomie! Naprawdę? Wiem, widzę, że też jesteś, ale nie sądziłam, myślałam, że będziemy się jakoś wspinać, a to był teleport. O, o, o. Ej, jakie drzwi? Aha, dobra, okej. W niebieskie? Jak ja nie lubię tego na zapamiętywanie! Czekaj, ja pamiętam! Lewy, prawy, prawy! Okej. Ja zawsze z tym mam problem. O, kolejne tabletki, ale to już jak mentosy wygląda, bo wiem, że mentosy też mają taki kolor. Gdzie ty jesteś? Ty mi uciekłaś, na którym jesteś? Na 79. No to jesteś 5 przede... Aaaa! I walnęłam nóżką. No nie wiem... Ej! W ogóle mnie coś zlagowało przez chwilę. Ej, i na tym, na czym skończymy, jak ja skończę dalej od ciebie, no to następny odcinek... o Boże. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, no to zaczynamy od tego, gdzie skończyłyśmy, nie? Tak, tak, koniecznie, no. I zobaczymy, kto tym razem będzie u góry. O, pierwszy w sensie. No wiem. A ile mają zostawić łapek w górę u ciebie? Żeby była kolejna część z tego? Nie wiem, 2000 myślisz, że to odpowiednia kwota, w sensie kwota, liczba? Chyba tak, 2000 łapek w górę i kolejne nagrywanko parkura. To nie no, to jest parkur, tak, no, mówię, lak mózgu dzisiaj. Ej, to tam ja nie zaczynałyśmy? Chyba tam zaczynałyśmy na dole, no. Wow, to już tak wysoko jesteśmy. Jest! Jestem przy tym, przy trzecim, floor. Kurczę, no nie wierzę, no. Aj, spadłam! Pierwszy stage i spadłam. Co jest? O nie, bo tam nie było checkpointa, dlatego ja spadłam. O, najgorzej, nie? Jak już jesteś przy wyjściu, spadniesz i okazuje się, że nie było checkpointa. Ej, to można normalnie przejść, nie trzeba skakać. Czekaj, a może ja cię zauważę? Czekaj, przybliżę się maksymalnie. Gdzie ty możesz być? O, widzę cię! A ja ciebie szukam. Widzę. Ale ja ciebie nie widzę. Na górze takie kulki takie. Obróć się jeszcze w twoje lewo. Widzę! Widzę, no. Skaczesz tam po zielonej. Tak. No jak ty mnie wyprzedzasz? Ale ja nic nie kupiłam, żadnych cheatów. Tak jak na twoim odcinku ostatnio kupiłaś, żeby wszystkich zatrzymać i w sumie zatrzymałaś wszystkich. Trzeba było wychodzić z gry. Ej, a można tutaj wszystkich coś zrzucić, czy coś? O nie. Weronika zaczyna, nie? Nie, czekaj, nie, tutaj mogę jakieś ulepszenia. Nie ma nic? Chyba nie, chyba nie. Może i lepiej. Nie, tutaj zwierzątko. O, jakieś zwierzątko mam. Jakiegoś niedźwiedzia. Nie. Czarnuszkę masz? Innego. Evil Bear. Czyli no powiedzmy, że jakiegoś złego misia. A czemu on tak jak klocek jakiś wygląda? Jeszcze brązowy? Nie, no to ja nie chcę takiego latającego brązowego klocka. Boże, jak ja tęsknię za czarnuszką. Przypomniałaś mi to teraz. Nie chcę nic mówić, ale ja mam tutaj olej z czarnuszki. Naprawdę? No i już wiadomo, czemu nie występuje czarnuszka już na odcinkach. Wera no, zmieniła w olej. Tak, w olej, olej z czarnuszki. Ogólnie piję, bo podobno zmniejsza alergię. Ale ja w tym prawdę... No właśnie nie wiem. Nie umiem tego jeszcze powiedzieć, czy rzeczywiście zmniejsza. Ej, nie chcę nic mówić, ale mnie dogoniłaś. No właśnie, spieszę się. No i patrz, no! Widziałeś, jak spadłam? A bo ja sięgałam, ja wiem, bo ja sięgałam po ten olej z czarnuszki. Tak, tak, tak. Wiesz, weź jeszcze przeczytaj skład, czy coś, nie? Przedziłam wtedy specjalnie. Olej z czarnuszki uzyskany z najwyższej jakości nasion czarnuszki powstaje metodą tłoczenia na zimno. Stanowi źródło kwasu. Ej, ale ja coś tu wymyślę, jak ty to czytasz. Kwasów tłuszczowych omega-3. Olej z czarnuszki tłoczony na zimno. Teraz, ostatnio był pan Makłowicz. Kraj pochodzenia Indie. Olej. O Boże, ostatnio był pan Makłowicz, teraz ciebie zmienię w pana Makłowicza, który coś czyta. A co ja powiedziałam? Zamiast kwasów, kłosów.
Ej, to będzie stały punkt naszego programu w parkurze. Będę ci wybierała jakieś produkty i co odcinek będziesz czytała po prostu skład i ja będę wtedy miała w końcu okazję nie wyjść na takiego beznadziejnego gracza. Ej, ale ja ci nie chcę nic mówić, ale zrobiłaś właśnie tutaj u siebie lokowanie produktu. O, może dostanę jakieś złote donaty za olej z czarnuszki. Ja chyba przyślam ci paczkę, dostajesz olej z czarnuszki. Tak, i będę ją piła na odcinkach. Na pewno nie. Mówisz? No dobra, kup sobie, ale on nie jest tani w sumie, ale kup sobie i zobacz, czy ci zasmakuje. Bo mi to tak nie smakuje, ale no, próbuję, tak? No. A znasz na przykład, Boże, siemię lniane? Tak, no to jest git. Boże, jak ja uwielbiam łyżkami, ale nie, że coś przerobione, tylko normalnie nasionka i łyżkami sobie jem. No jak ja na tym padłam? No lol. No ja! Ej, bo to zrzuca jakoś? Nie. Ej, bo to... No nie wiem! Ale to ciężkie jakieś jest, wbrew pozorom. Nie lubię przegrywać po prostu. Ej, to do ilu dochodzimy stage'u, stage'y? Do 200. 200? Dobra. Tak, do 200, no. No zaraz normalnie mnie coś trafi. Wyprzedziłam! I! Nie! Ciężkie, no! O! Ej, udało się! Co za emocje. Słyszałam. Od razu tutaj podpowiada skip stage, nie? Tak. Ja nie chcę skip, ja chcę przejść. Ajajaj! Bo to jak jest tak blisko, to bardzo źle widać. Myli trochę, no. Nie wiadomo, na które trzeba wskoczyć. A tam co to jest za mur? Wielki mur. To źle wygląda. No wiesz co, już w Robloxie bywałyśmy w takich miejscach, że to nas nie powinno ruszyć, nie? Ale to się łatwiej przechodzi, jak się robi te dźwięki. No ostatni. Bo robiłam łe. Czekam na ciebie. Patrzę jak. Mówiłam? To naprawdę tak działa. Jak robisz łe, to od razu przejdziesz. No nie, no i nie zrobiłam i spadłam. No mówię ci, to działa! Też laga mózgu masz, tak? Ja mam dzisiaj nie tyle laga mózgu, co ja mam po prostu jakąś autentycznie głupawkę. A wiesz, że ma być event w Good Pizza Great Pizza? Oja, jaki? Stycznia? Nie wiem, wiem. No właśnie, o tym mówię. Ma być ten, chiński nowy rok. Lunar coś tam, no. Dekoracje z chińskiego nowego roku, bo oni trochę mają później nowy rok. Myślałam, że może coś już na walentynki szukują. Na walentynki też coś na pewno będzie. Będzie na pewno, ale w ogóle mi brakowało. Jestem już przed 200. W ogóle mi w Good Pizza, Great Pizza, teraz co był ten zimowy event, brakowało historii. Bo tylko były te osiągnięcia od blokowania. Tak trochę smutno było. W sumie pojawił się tylko ten kot i tyle. No dobra. No nie wierzę, no. Od razu przeszłam. Kurczę, szkoda, że tutaj nie ma, żeby zabić kogoś. Bym teraz jak przed tym 200 kliknęła reset. O, i akurat się tak złożyło, że 200 to jest ten. Piąte piętro. No, dokładnie. Ej, to ile jeszcze tych pięter jest? Zobacz, ja też mam taką samą minę jak ty. No. Tylko, że mi jeszcze włosy zasłaniają oczy. Wiesz dlaczego? Bo jak dzisiaj mamy laga mózgu, to taką minę właśnie w Robloxie mam. Na żywo nie wcale lepszą. Dzięki ci wielkie, no i co? 2000 łapeczek w górę i nagrywamy kolejne piętro? No, kolejne stage'e? Kolejne poziomy w tej mapie, więc wbijajcie łapki i subskrybujcie koniecznie ten kanał z dzwoneczkiem, piszcie też bardzo dużo komentarzy, no i koniecznie też wbijajcie na kanał Werki Aferki, zostawiacie tam bardzo dużo subów i łapek w górę.
A my co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!